Przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać uczestnikom trochę technik survivalowych, aby mogli za własną rękę pokrzesać, poznać nasze produkty, nasze noże, przede wszystkim poznać różne rodzaje. Była mowa o bezpieczeństwie podczas pracy nożem. Pokazane będą techniki ostrzenia. Tutaj na punkcie mamy za sobą podstawy survivalu. Tak naprawdę przygotowujemy jedzonko sobie w wersji polowej, oparte na racjach MRE, czyli wojskowych racjach przetrwaniowych. Mamy też na przykład filtrację wody trójstopniową, kamienie, piaseczek i węgiel drzewny, który przygotowaliśmy sobie wcześniej. Dzieciaki próbują zarówno wody filtrowanej w ten sposób jak za nami, a także chemicznie pastylką. Na naszym punkcie pokazujemy uczestnikom wyposażenie apteczek, od takich, które występują na punkcie medycznym, aż do apteczek wojskowych, gdzie jest inna zupełnie zawartość ze względu na to, gdzie żołnierze pracują. Dodatkowo u nas uczestnicy mogą sobie wykonać rany, zobaczyć, jak te rany postrzałowe wyglądają i jak tak naprawdę to się wszystko robi od zaplecza. Uczestnicy uczą się podstawy budowy broni, jej obsługi, zasady działania. Uczą się też, jak widać na dołączonym obrazku, rozbierać i składać prawidłowo broń. To są takie podstawowe umiejętności, które są niezbędne do jej bezpiecznego użytkowania w celach sportowych, a w przyszłości może też i w wojsku, jeżeli by taką przyszłość sobie wymyślił. Zajęcia na punkcie są z tamowania dużych krwotoków, jest to tamowanie z użyciem opasek zaciskowych. Uczestnicy uczą się zakładać opaski zaciskowe w trudnych sytuacjach.